Cześć, Maciej Ziomek z tej strony, witaj na moim kanale. Dzisiaj będę mówić o projekcie MagicCraft. Przypominam, że nic o czym tutaj mówię nie jest poradą inwestycyjną, a kanał ma wyłącznie charakter informacyjno-rozrywkowy. Dlaczego mówię o altach w dzisiejszych czasach, w tym momencie, w takim rynku jak jest teraz? A więc dlatego, że uważam, że teraz jest świetny moment na to, nie żeby je kupować, być może, ale to już jakby w waszej gestii zostaje. Natomiast teraz jest moment na to, żeby sprawdzać istniejące projekty. Mamy kupę czasu, jest nuda, można zrobić solidny research. W momencie, kiedy wróci sentyment, nie będzie tak naprawdę czasu na to, żeby sprawdzać projekty. Wejdą emocje dodatkowo i będzie bardzo, bardzo dużo projektów się pojawiało i naprawdę nie będziemy w stanie wszystkich przeżyć. Więc teraz możemy zweryfikować te, które nam się podobają, czy nie. MagicCraft. Projekt MagicCraft to projekt gamingowy. MagicCraft.io to strona główna. W tym momencie ten projekt handluje się na 1,6 centa. Market cap to 24 miliony dolarów. A cyrkulacji jest teraz 1,6 miliarda z 10 miliardów wszystkich tokenów, czyli 16%. Ten projekt reklamuje się jako Metaverse, ale tak naprawdę bliżej mu do gaming i collectibles NFT. Tak naprawdę to jest play to earn projekt, gra. I nawet mamy takie intro tutaj. Nie będę go całego puszczał. Generalnie chodzi o to, że jest to gra PvP Play to Earn. Na dzień dzisiejszy już jest dostępna beta tej gry, wersja beta. W tym momencie tylko dla teamu, ale będzie open beta i będzie można się na nim zapisać. Gra jest podobna do LOL. To jest taka dosyć popularna gra, czy też do Smite. W tym momencie to, nie wiem czy to jest jedyna forma rozgrywki, ale to co prezentują w tej becie to jest takie 5x5, 6x6 krótkie rozgrywki PvP. Tokenomia. Co bardzo ważne zawsze, to tokenomia. Token MCRT to token przetłumaczony to jest przez Google Translator, ale generalnie to token funkcyjny do użytku w grze, czyli w tej grze będzie używany ten token, czyli w nim będzie służyć jako środek wymiany między graczami, w nim będą wypłacane nagrody. Używając tego tokena będzie można kupować ulepszenia dla swoich charakterów, boksy do otwierania, to też jest popularne w grach. Kolejna będzie tokenomia. Wszystkich tokenów jest 10 miliardów. 31,7% jest przeznaczonych na ekosystem, właśnie na te opłaty. Gracze będą między sobą kupować różne itemy, upgrading, te itemy in-game i też na wypłacanie nagród dla play to earn. 22% to jest team. 3% public sale, 12% staking rewards, czyli nagrody za staking, private sale 10%, płynność na giełdzie zdecentralizowanej, na giełdach w ogóle to 6%, bo często zcentralizowane giełdy też wymagają wpłacenia tokenów do płynności, doradcy 6% i rezerwa 9%. Tak naprawdę doradcy i team to samo. Sprzedane zostało tak naprawdę tylko 13% tokenów. To bardzo mało. Team ma 28, ma też wpływ na te tokeny z płynności, czyli 34 i ta rezerwa to też jest ich, to jest 43% i tak naprawdę też team zarządza tymi tokenami, które są w grze.
te tokeny na staking reward, to wydaje się, że one są najprawdopodobniej zabezpieczone smart kontraktem. Natomiast w pozostałych przypadkach team ma pieczę nad tymi tokenami, więc pewnie kwestia zaufania. Zostało sprzedane tokeny w private sale'ach za około 3,5 miliona dolarów, to jest bardzo mało. Token został wypuszczony w momencie tego pre-sale'a. IDO 19 było, 19 grudnia 2021 roku. Potem był 3-miesięczny lockdown, czyli zablokowane tokeny były teamu, doradców i z private sale'a na 3 miesiące. I teraz jesteśmy w fazie 12-miesięcznego vestingu, czyli uwalniane są tokeny co miesiąc. Jest spora inflacja. Dlaczego w ogóle mówię o tym tokenie? Mówię o nim między innymi dlatego, że ten token wykręcił niesamowite wyniki w ostatnim miesiącu. Tutaj 28 był dołek, 28 lipca, i tutaj była górka, to było jakieś 14 razy wzrost od samego dołku do samej górki. Natomiast od ceny pre-sale'a to już nie jest aż tak bardzo, no razy 5. W tym sentymencie, jaki mamy na rynku dzisiaj, jest niesamowity. Ja planowałem to wideo zrobić mniej więcej tutaj, ale wiedziałem, że około 20, bo tak jak widzieliście na tokenomii, 20 było uruchomienie tego tokenu, więc około 20 jest zrzut tych tokenów, w sensie rozdawane są nagrody za pre-sale. Dlatego nie zrobiłem, myślałem, że spadnie. No okazało się, że dalej rośnie. No, może teraz jest jakby powolny ten spadek 20. Na samej górce były rozdane te tokeny, no i troszkę jest odreagowanie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Kolejną istotną sprawą jest są NFT. Wydaje mi się, że NFT będą odpowiedzialne za to, jaki będziemy mieć charakter. Także żeby zagrać w grę, trzeba będzie sobie kupić charakter, który będzie NFT. Na dzień dzisiejszy są jakieś specjalne, rare, epic i legendary. Nie zagłębiałem się w to, nie wiem, z czym się to je. Natomiast pewnie, jeżeli będziemy mieć jeden z tych legendary charakterów, to i gra odniesie sukces, to może to być ciekawe. Może da się na tym zarobić. Można już teraz składać aplikację o Open Beta. Żeby brać udział w Open Becie, trzeba posiadać 1 milion tokenów i jedno z NFT. I wtedy można złożyć podanie. Beta test pewnie wszyscy, którzy spełniają kryteria, będą akceptowani. Być może w tej beta teście też da się zarobić jakieś pieniądze, w sensie tokeny. Na pewno są przeznaczone na to jakieś tokeny. Ale ten próg jest spory, bo jedno NFT to kosztuje około 300 dolarów. 250 dolarów plus 1 milion tokenów to jakieś 1000. 1 milion tokenów to jakieś 16 tysięcy dolarów. Także dosyć wysoki jest próg wejścia w tą betę. Do tego jest staking tego tokena. Ten staking generuje jakieś 30% rocznie, ale można też zablokować tokeny na dłuższy okres czasu i wtedy są bonusy dodatkowe. W sensie, że zarabia to więcej. Ten staking ma znaczenie, szczególnie ten blokowany, bo sprawia, że tokeny są zamrożone i nie ma zrzutów takich wielkich na rynek. Wydaje mi się właśnie, że ten wzrost, który tutaj nastąpił, wynikał z tego właśnie, że wszystkie tokeny były zamrożone i łatwo było pompować. Nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało w krótkim terminie dalej. Ale dlaczego ja zainwestowałem w ten projekt? Team. Ja zainwestowałem w niego dlatego, że zobaczyłem, jaki jest team. James CryptoGuru to jest facet, który ma kanał na YouTube, jest 70 tysięcy subskrybentów, ale ma niesamowicie silnych adwajzorów, że tak powiem, doradców. DaVinci Jerim to jest facet, który kupował Bitcoina po dolarze kilkanaście lat temu. Nie wiem, czy nie jest miliarderem. Cardamone
i Chris Hamilton, krypto, oni... Cardamon 3 lata temu pracował w sklepie spożywczym, teraz kupuje, mieszka w Dubaju, kupuje jakieś bardzo drogie samochody, generalnie dorobił się na krypto, Chris Hamilton krypto, to są influencerzy wszystko. Oni pokrywają Slavik, ma 800 tysięcy subskrybentów, Chris i Cardamon po 500 000. Te kanały są już mniejsze, ale też są inne. Jeden jest hiszpańskojęzyczny, wydaje mi się, że ten. Z mojej perspektywy wydaje mi się, że gra ta jest ciekawa. Nie jest to jakieś niesamowite, innowacyjne rozwiązanie, ale ponieważ jest to gra play to earn, tym się odróżnia od na przykład LOL, że tutaj można nie tylko pograć, ale też zarobić realne pieniądze. Więc jeżeli coś już działa, a robimy to inaczej, to ta przewaga może sprawić, że wszyscy na tym w którymś momencie dobrze zarobią. Ważna jest też, jak w wielu projektach, bardzo ważna jest społeczność. Magic Craft ma 45 prawie tysięcy członków na Telegramie. Jest aktywny ten Telegram, cały czas gdzieś ktoś tam postuje. To są, wydaje się, prawdziwi ludzie. Nie? Często są skamy takie, które mają fałszywych followersów i szybko to widać, że nic się tam nie dzieje. Podobnie Twitter. Na Twitterze jest 96 tysięcy followersów. Bardzo szybko to wszystko rośnie. Społeczność w projektach krypto jest bardzo ważna, bo oni bardzo pomagają promować projekty. Na przykład Chainlink miał bardzo silną społeczność i też w zasadzie zaczynała promować ten projekt gdzieś tam na dołkach w 2018 roku. No i urósł wielokrotnie. Także SHIB, dużo jest projektów, gdzie społeczność jest ważna. Także team, który ma mocne pumpamentals i społeczność, to bardzo ważne sprawy. Oprócz tych influencerów, którzy są jakby w teamie, będzie 1 teraz września wywiad przeprowadzony na kanale BitBoy Crypto. To jest jeden z największych kanałów o krypto na świecie. 1,4 miliona subskrybentów. Faceci mają dobrze pracę domową odrobioną. Cały czas promują ten projekt. Cały czas starają się podtrzymać ten hype, który się tworzy wokół tego projektu. Short term wydaje mi się, że wszystko jest możliwe. Przybędzie nam tokenów dużo, ponieważ jesteśmy teraz jakby po piątym uwolnieniu tokenów z 12. Przez następne 7 miesięcy ilość tokenów w obiegu zwiększy się z 1,6 do 4,2 miliarda tokenów, czyli będzie dosyć duża inflacja. Czy cena wytrzyma to, ten napływ tokenów, nie mam pojęcia. Natomiast jak już zostanie to wszystko uwolnione, wróci do nas dobry sentyment, to wydaje mi się, i ta gra faktycznie będzie działać, ona już jest ta beta, ale zobaczymy. Wydaje mi się, że jest to interesujący projekt na tyle, żeby mieć go na oku. Ten team influencerów może go dobrze wypromować, a jak wszyscy wiemy, marketing jest bardzo ważny, szczególnie w krypto. Jeżeli te wszystkie rzeczy by się spięły, czyli dobry marketing, dobry produkt i jeszcze do tego wrócił dobry sentyment na rynek, to Magic Craft naprawdę według mnie ma szansę wykręcić fajne wyniki. Porównują go oni tam marketingowo do Axie Infinity, które w zeszłym roku na maksymalnym miejscu miało 9 miliardów market cap. 9 miliardów market cap, ale to no był mega hype. Ten projekt ma 24 miliony market cap. Zakładajmy, że wszystkie tokeny będą w obiegu, to wtedy ten market cap jest 156 milionów dolarów, czyli to by było, policzymy sobie, 150 milionów razy 60, to by było 9 miliardów. Czyli zakładając, że
będzie pełny market cap, uwolniony. Czy jest taki potencjał do tego? Nie wiem. Ale wydaje się, że kilka X powinno zrobić. To chyba wszystko, o czym miałem mówić. Jeżeli ci się ten projekt podoba, to go obserwuj. Może być jeszcze taniej, może nie być. Ja go mam, bo go kupiłem jeszcze w 2021 roku, jak wszystko wyglądało na to, że będzie dobrze. Później przez kilka miesięcy żałowałem, bo wydawało mi się, że mogę coś z tymi pieniędzmi lepszego zrobić i pewnie mógłbym, bo gdybym kupowałem go tam w 4 centa, a doszedł do 3 razy taniej można go było kupić. Także tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że się film podobał, coś wniesie. Jeżeli czegoś zapomniałem, jeżeli masz jakieś pytanie, to napisz. Daj mi łapkę, jeżeli możesz, w górę i subskrybuj jeszcze, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz. Dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.